Dzisiaj jest bieg charytatywny, pomagamy w szczytnym celu. Moje przygotowania tak naprawdę do tego biegu, dzisiaj robię trening, bo ogólnie ja biegam na co dzień, trenuję 5 razy w tygodniu, startuję w zawodach sportowych, więc dla mnie to jest naprawdę sama przyjemność. Myślę, że jest to fajna inicjatywa, żeby pomóc innym osobom. Cieszę się, że tylu policjantów dzisiaj bierze tutaj udział. Jakieś 2 lata temu też biegałam. Mniej więcej chyba wydaje mi się, że było mniej osób, dzisiaj jest dużo więcej. Cieszę się, że mogę również dzisiaj tutaj być i uczestniczyć. Tutaj jest dla nas taki wyjątkowy dzień, dlatego że chcemy wesprzeć wyjątkową fundację. Jest to nasza fundacja, Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, czyli coś bardzo bliskie naszemu sercu. Chodzi o wsparcie dla fundacji, która na co dzień opiekuje się wdowami i sierotami po poległych policjantach. To są funkcjonariusze, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca. Oni zginęli w trakcie służby, w trakcie pełnienia swojej służby. A ja tylko pragnę przypomnieć, że od 1990 roku ponad 120 policjantów zginęło w trakcie służby. Oni wykonywali swoje codzienne obowiązki. Jeżeli chodzi o Opolszczyznę, to fundacja opiekuje się 5 wdowami po poległych policjantach. I ta akcja to jest taki gest w kierunku właśnie tej fundacji, bo oprócz tego, że my tutaj biegamy, to włączamy się w akcję Wiosna na Sportowo. To jest właśnie akcja Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, bo zanim tutaj żeśmy się spotkali na tym stadionie, to wpłaciliśmy na konto fundacji właśnie taką cegiełkę. Na co dzień biegam, ostatnio akurat egzamin z WF-u też był, tak co drugi dzień jakieś 7-10 km się biega, więc w sumie przygotowanie było na bieżąco. Zdarza mi się, że tam 3-4 razy w roku jakiś półmaraton się przebiegnie, więc tutaj tylko pół godzinki, ale planujemy z kolegami, żeby tą godzinkę sobie pobiegać tak treningowo. I przy okazji właśnie szczytny cel, tak trening treningiem, ale przy okazji no, widzimy, ile tutaj się funkcjonariuszy zgromadziło właśnie, żeby pomóc tej fundacji. To już nie pierwszy raz, kiedy spotykamy się tutaj na stadionie, cała społeczność policyjna po to, żeby wspomóc fundację, która funkcjonuje dla wdów i sierot po poległych policjantach, ale to też czas szczególny. Wczoraj upamiętnialiśmy śmierć żołnierza, który zginął na granicy wschodniej naszego kraju, a ten bieg, ta nasza obecność tutaj dzisiaj, nasza aktywność fizyczna dla wdów i sierot z pewnością pomoże fundacji jeszcze lepiej funkcjonować, jeszcze lepiej pracować, ale to jest tylko taki symbol, to co dzisiaj tutaj, bo policjanci indywidualnie rejestrują się na stronach internetowych fundacji po to, żeby nawet w swoim własnym, takim prywatnym czasie tak oddać hołd i całej formacji, a także pomóc fundacji wdowom i sierotom po poległych policjantach i w swoim prywatnym czasie też biegając, gdzieś uprawiając różnego rodzaju aktywność fizyczną, wspomagają, oczywiście wpłacając pieniążki na rzecz tej organizacji. Takie rzeczy trzeba pokazywać, bo czasem ludzie zapominają, że taka organizacja jak Fundacja Wdów i Sierot po Poległych Policjantach istnieje, że ona cały czas funkcjonuje. To my musimy dbać o tą fundację. To jest nasza rola i bardzo dobrze, że tak się stało, że takimi właśnie akcentami możemy przypomnieć wszystkim policjantom, wszystkim pracownikom policji o tym, że taka fundacja istnieje.